No, ona choroby nie odczuła, nie? Nie, ona choroby nie odczuła. No co? I jej nic nie jest, ma się lubi bawić. A, widzisz. To jest tego magazynu, więc już wtedy zaczynamy suplementację, bo potem będzie dawał papkę. Dobra, pakujemy chopy. Brakowało tu. Ale dzisiaj jeden doleciał, ale skóra i kości. I dokąd jadą? Na Prądocin jedziemy. Gdzie? Na Prądocin. To na Bydgoszcz, jak się jedzie. Na Bydgoszcz, jak się jedzie. A gdzie ty to umieścisz? Na filmiku. Na filmiku. Mamy 175 gąbków, jak na razie. Jedziemy po resztę. Cześć, Mieciu. Prowadzę samochodu, bo w ogóle nie wyciągnie. A ile gołąbków, Mieciu, masz? Nie wiem, 40 chyba. No to będziemy mieli 230. A to mniej dzisiaj. No mniej, bo Artur się wyłamał. O! Przyjechaliśmy do Prądocina na żwirownię. Patrzcie, jaki piękny widoczek. Tak, żeby się wyplażowały gołąbki. I stąd będziemy puszczać gołąbki kolegów. Miecia Cichockiego, nasze, Jurka Górczyka i Marysia Oczkiego. I mamy gołąbków w sumie. Ile mamy gołąbków? Wszystkich gołąbków. 235. O, wszystkie czekają na start. Ja będę kręcić, chłopaki będą. Już! Mamy dwie grupy. Zbiły się w jedną grupę teraz. Cztery. Poszły już na kierunek.
witam serdecznie. Jak widzieliście wcześniej na naszym filmiku, jesteśmy w trakcie treningów. Odbyło się u nas już 7 treningów, generalnie naszego, już zrobiły 7 treningów. Ostatni trening był z Prodocina ze żwirowni i chciałam Wam pokazać, korzystamy oczywiście z naszej aplikacji, chciałam Wam pokazać, wygenerowałam raport z tego lotu. Raport obejmuje miejsce wypuszczenia, temperaturę, opady, prędkość wiatru na poziomie, przy gruncie na poziomie 100 metrów, potem w danym raporcie jest też taki sam stan pogody w gołębniku, no i pogoda na trasie lotu, więc potem można to analizować, bo u nas gołąbki, jak było widać na filmie, słabo odchodziły, bo samo odejście trwało prawie 4 minuty i byliśmy zaniepokojeni, ale docelowo przyleciały wszystkie pełnymi grupami, siadały od razu, więc nie było żadnego problemu, wszystko się sprawdziło. A w aplikacji u podstawy w notatkach, przy takim przycisku, mamy możliwość generowania rodowodów. One tak pokrótce, taki jest ich roboczy wygląd. One zupełnie inaczej będą się prezentowały w aplikacji i później w wydruku będą troszkę bogatsze, ale to po kolei. Na razie sama treść. I najważniejsze jest to, że będziecie mieli możliwość wybrania rozszerzenia tego rodowodu. Czyli czy będziecie chcieli mieć 1, 2, 3 pokolenia i tak dalej. To już będzie w Waszej kwestii. To nie będzie taka aż sztywna rama. Macie tam dużo do wyboru, więc zachęcam. Poćwiczcie, potrenujcie, przyjrzyjcie się. Jeśli będziecie mieli jakieś sugestie, to oczywiście też zapraszam serdecznie do kontaktu na nasz adres mailowy, najlepiej bądź pod filmikiem. Otrzymaliśmy komentarz pod filmikiem, zapytanie od Awe Cezara. Awe Cezar. Więc pokrótce postaram się odpowiedzieć. Nie wiem, czy to będzie dla Ciebie satysfakcjonujące, bądź dla Was, widzowie. Było pytanie o krzywe mostki, jaka może być przyczyna, bądź co z tym zaradzić. Teraz tak, powiem, zaradzić to już chyba zbyt dużo wiele nie można. Ten mostek będzie krzywy, może mniej, jeśli dołączymy suplementację. Ale jakie mogą być powody? To pewnie jest istotne, żeby uniknąć tego, bo nie można później tego naprawić 100%, więc sugeruję się tym, że przyczyny mogą być różne. Mogą być to wady genetyczne, niby nie mielibyśmy na to wpływu, ale niestety suplementacja, znaczy się w sumie to stety, suplementacja ma na to wpływ, ponieważ fosforany uczestniczą, są głównym budulcem kwasu nukleinowego, który jest głównym składem DNA, czyli jeśli ten DNA będzie uszkodzone, to będą uszkodzone geny i może powstać wtedy krzywizna, tak? Które nie mieli na przykład rodzice. Ona może wystąpić u potomstwa ze względu na to, że rodzice byli niedosuplementowani i przekazali już uszkodzony gen z braku tego makroskładnika, makroelementu. I teraz to jest pierwsza rzecz. Druga, no to mogą już rodzice mieć uszkodzone geny, czyli pokolenie wcześniej. To działa niestety, że tak powiem, na zasadzie kuli śnieżnej, czyli jak pradziadkowie mieli ten błąd, to będą mieli rodzice i tak dalej, więc idąc z tym takie myślenie, najrozsądniej jest włączyć tą suplementację tego fosforu. Tak samo wapnie, tak jak mówiłam w poprzednich odcinkach. Niekoniecznie muszą być też winne geny. Może to być, że w okresie rozwoju już samego zarodka, czyli jak już ten zarodek jest w jajku, już te geny dostał, ale potem zaczyna się, może się odbić zła opieka nad tym jajkiem, czyli to jajko, wiadomo, że ten gołębek obraca i on wysiaduje to jajko, tam musi być te 41 stopni i tak dalej, więc rodzice opiekują się różnie tymi gołąbkami, może to też mieć jakiś wpływ na to, że te piskle będzie leżało dłuższy czas na przykład w jakiejś pozycji, to jajko nie będzie obracane, no ale nie zwalajmy teraz wszystkiego na rodziców. W głównej mierze największym chyba stopniem tej niedoskonałości może być, jeśli zwinne hodowcy, jeśli nie genów i tak dalej, no to niedobór tych makroelementów w diecie. Później, jeśli piskle się wykluje, rodzice mają ten niedosyt tych makroelementów, więc nie są w stanie w papce przekazać tego potomstwu. Potem kończy się papka, zaczynamy sami odżywiać te gołębie i musimy mieć tą karmę tak zbilansowaną, żeby po prostu to było i tego trzeba pilnować. No mogą być też oczywiście jeszcze urazy jakieś mechaniczne, ale wydaje mi się, że tu kolega nie o to pytał, bo urazy mechaniczne, no to by wiedział, że doszło do złamania
i krzywo się zrosło. No to w razie urazów też musimy mieć baczność na to, że muszą być te makroelementy, bo wtedy proces gojenia się tej kości i zrastania się tych tkanek będzie dłuższy, jeśli nie będzie odpowiednich pierwiastków. Teraz jeszcze wracając do poprzedniego filmiku, nie powiedziałam o rzeczy konkretnej, a w zasadzie zasadniczej, przed nieśnością, to ta równowaga 1 do 1 to tak za bardzo między fosforem a wapniem nie wygląda, ponieważ wapń musi być w większym stopniu dostarczony ptaszkowi z tego względu, że ptaszek z tego wapnia tworzy skorupę, bo skorupa to jest węglan wapnia, tak, ona jest w 100% z tego stworzona, więc on się wyzbywa tego pierwiastka, więc samo to już nam wskazuje, że wyzbył się tego pierwiastka na potrzebę wyprodukowania, stworzenia tej skorupy dla tego jaja, czyli już ma brak, tak? Już się wyzbył z tego swojego magazynu, więc już wtedy zaczynamy suplementację, bo potem będzie dawał papkę, no to może już być z brakiem, więc bierzcie to pod uwagę i mam nadzieję, że coś to wniosło na wasz światopogląd gołębiarski. I jakieś cenne uwagi bądź jakieś pytania, to zapraszam serdecznie tak pokrótce. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam AW Cezar i wszystkich innych. Witamy serdecznie wszystkie hodowczynie i hodowców. No i ty. Jesteśmy u kolegi Mieczysława, od nas z oddziału. I tak pokrótce chcieliśmy przedstawić jego gołąbki, jego hodowlę. Kolega Mieczysław, ile lat jesteś w związku? 54. 54 lata w związku, to już jest zasłużona hodowla. A przyjechaliśmy do kolegi Mieczysława, bo wystąpił problem taki, że po prostu zaczęły odpadać gołębie młode. Ale już sobie z tym poradziliśmy i nie była to wina wkładek, bo kolega Mieczysław ma miski gipsowe. I po naszej ingerencji już przestało odpadać. No. Kolega Mieczysław. Drugi dzień jest spokój. O, tak się jego gołąbki zachowują. O, i moja małżonka próbuje włożyć palec, ale nie daje rady. To jej urwie. Nie, spokojne są. Spokojne gołąbeczki. Tu jest kolegi Mietka Pupilka. No chodź, ale chodź. No chodź. Ona pokaże zaraz ją kolega Mieczysław. Ona wyjdzie do Miecia i będzie z nim. No chodź do mnie. No chodź. On też się boi, bo on jest trzeci, nie? Tak. No ona choroby nie odczuła, nie? Nie, ona choroby nie odczuła. No co? Jej nic nie jest, ona się lubi bawić. Będzie dobrą wdową. No a to jest gołąb krzyżówki od samiczki. Tak, o, samiczka, matka to jest od kolegi Adama Markowskiego, a samczykiem był od kolegi... Odwrotnie, samczyk od Markowskiego. Samczyk od kolegi Adama. Samczyk od kolegi Adama Markowskiego był to włożony na samicę od kolegi Jacka Gromka. Także to... Tak u kolegi Mieczysława, wygląda. To ile gołąbków? Wszystkich gołąbków do lotu. 53 do lotu. 53 na spisie, a wszystkich? A wszystkich jest 88. Uh-huh. Czyli spiję. Ja wam pokażę takiego fajnego. O, kolegę tu. Mi się spodobał, patrzcie. Jeszcze nic, a już. Patrzcie. Tak już skrzydło podnosi. I tu. Aha, tylko nie z tej strony jestem. Chciałby mnie zaatakować od razu. Jest czerwony. No niektórych nie ma oznaki choroby. No, na niektórych nic nie widać. Nic nie było widać. A młode były w miskach i od spodu były też bardzo takie aż przyciemnione, sine. Takie aż granatowe, czarne wręcz. I miały taki brzydki zapach, że szok. A teraz już kawiec się wyrównał. A to już jakieś górnolotne. Nie, to są gołąbki, które Mieczysław daje mojej małżonce. Całą parę. Bardzo ładnie rozwiązane cele. Tak jest przyszłe, co się nie ma. Tak? Ta samiczka bardzo słabo wyglądała. 3 dni temu jeszcze.
bo dzisiaj już jest, już jest wszystko, już jest normalnie. Już grucha, już jest wesoła, już wszystko jest ok. Jeszcze ci wiem, ta pofineka jest słaba, nie? A jutro już powinno być z tą pofineką, ale już młode, też dobrze. Młode już są zdrowe, tak. To co odpadło, to odpadło co po prostu. Co odpadło, odpadło. Nie? A dużo odpadło? No około 20. 20 to sztuk. To dużo. Bardzo, w bardzo krótkim czasie odpadały te głęby, nie? No 3 dni. 3 dni. 3 dni. 3 dni. I to jest u kolegi Mieczysława, to jest taka higiena, że to jest dwa razy dziennie sprzątane. Tak, zaraz wam pokażę. Ja w domu nie mam tak czysto jak Mieczysław. Patrzcie. Patrzcie, jak to jest wszędzie wylizane. Zobaczcie. To jeszcze nie było wieczornego sprzątania. No. Bo tu jest pusto, jest, bo tu są gołąbki, są w klatce połapane, bo będą. Bo będą szczepione. Szczepione. Dlatego można zobaczyć, jak to jest czyściutko. A wylot to jest na jaki? Na jaką? Na jaki kierunek? Zachód? Na zachód, tak. No tak, zachód, bo tak. Zachód. Bo my jesteśmy na trzecim piętrze. W zasadzie. Drugie piętrze. Drugie. No. Na drugim piętrze. Tu. No, to takie kiedyś były gojemniki strychowe. Dobrze jest. Idę do drugiej części, bo tam widziałam jeszcze jakiś gołębniczek. Do części, Basia i tam tak. A my i tam trzecia część dalej. Jest. Trzecia część jest dalej. A my ale tutaj też niestety gołąbki są. Gołąbki są w koszu, więc za dużo nie popatrzymy. Tu siodełka. Też wylocik. O. Kratownicę. I tu jeszcze taka mała część jest. Tu to na takim stryżku. Ale tu nie ma światła. Przyciemnione jest, bo to są cele i też są pozamykane ptaszki. Łódki. Rodzice z dziećmi. Idziemy do zobaczyć, jak chłopaki szczepią gołąbki. No są w miarę spokojne, nie są tam szaleńcy, wiesz? Ja wiem, że są spokojne będzie. Bo przebywasz z nimi, to a, ty to sobie tam spokojne. Tam wybiega. O, opa. Tam ty mu podkreślał, jak tam chodzi. Marek, co tam się... Nie przewróć baćki. Postaram się nie przewróć baćki. To Mieczysław, to jakie cele na ten sezon? Cele, założenia są dobrze. Założenia były inne, teraz po tej chorobie to wiesz co może się zdarzyć, nie? Tak. Dobrze. Przeważnie samice uczymy, nie? Samce nie tyle co samice. Dobrze, wszystko. W końcu zadowolone, bo już wypuszczone mogą sobie pójść. A tu towarzystwo siedzi, widoki. Chodź. Ona na wójcie była, nie? Mhm. Skoczył tam. No, tu już jest dół, tu już jest post. Ale już... Wesoła jest. Ona nie mogła... Ale... Ona była tak słaba, że...
Ale ta biała jest ładna tu. Jest od Marka. Która? To. Jest od Marka po baciarze. Ale piękne i ma czarne piórka w skrzydle. Jak malowana. To jest zgadzko. To jest przyróbka, to jest Wandera Belle razy Marcelarzy. Ładny sarcz. Taki jest nieznośny. Słuchamy. To co? Maciark? Ona nie lubi być zamknięta, wiesz? No nie, ona nie lubi być zamknięta. O Boże, kuku robię dziecku. Siedziałem wczoraj tu na krzesełku sobie, a ona wyleciała. Na, stryk obleciała, stryk przyleciała z powrotem. Ale, no leć. No i co? Pójdzie do siebie. To ile lat ma ta samiczka? To jest ubiegłoroczna. Co to za gołąbek? Biały Delbar, to jest nitka. Czteroletni. Czteroletni. Ale oku, tu mam. Ło, ło. To samiec? Tak, samiec. A jest jeszcze jeden? Jest jego samica. To pokaż żonę. No i... I do lotu w tym roku. Bardzo ładna. Gdzie wyszłaś tam? Lalunia. Lalunia mnie czy sprawa, gdzie ty tam wylazłaś? Wyjdź. Zazdrosna jest. No bo Baśka zostawiła jej. Zazdrosna jest, bo żeśmy powiedzieli o kimś innym, że jest ładny. Chodź, chodź, bo to nie jest twoje gniazdo. Chodź, 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 chodź. Lalunia. Trzeba nadmienić, że okolenie Mieczysława są gębie bardzo, bardzo spokojne. Lalunia, mi zaraz do oka zajrzysz. No, ona lubi być modelką. Tak, ale naprawdę łaskawy gołąbek. No pokaż się, tak, pokaż się wszystkim z wszystkich stron, jaka ty jesteś piękna. No. Ona by chciała coś dobrego zjeść na pewno. Zostanie. I tu u kolegi Mieczysława zastosowaliśmy, już jesteśmy teraz po szczepieniu, już dzisiaj trzecim szczepieniu. Gołębie młode dostałem do wody, neomycynę i linkospectin. A na karmę Mieczysław sypie THK aleje. I jest skutek. Tak jak widać, gołąbki doszły do siebie, młode dochodzą, jeszcze nie dochodzą, ale już tak dobrze wyglądają na porównaniu do tego, co był pierwszy dzień, to wyglądały słabo, jak ja tu przyjechałem. Może samice bardziej odczuły. Samice odczuły bardziej. Samice są wesołe. A przyczyną było prawdopodobnie to, że poszły, bo tutaj obok jest budynek, i na którym jest dach, na którym stoi cały czas woda. Jest dach pogrążany. W kanale stoi woda. No, w kanale stoi woda i wszystkie ptactwo przychodzi i po prostu jak to gołąb. Był wypuszczony do oblotu, ale wiadomo, jak siedzisz 300 gołębi na dachu, no to taki gołąbek też potrafi to lecieć. Tym bardziej, że to jest od... Ile mi tu będzie od ciebie? 50 metrów? Nie, mam co tutaj. 20 metrów. No. Z dachu na dach przeleciał, wystarczy, że przylecą. I to tak. Z dachu na dach i już tam są, a wiadomo, że do wody poleci. Nie? Tak, to ze względu na to, że mają wodę w gębi. No, także tak to wyglądało. Ale poradziliśmy sobie i też była właśnie taka. Taka. No przyczyna, że gołębie najpierw zaczęły lać
I zaczęły się zachęcia młodych gołębi. A młode się właśnie zrobiły takie ciemno. Ciemno. Granatowe. Granatowe od spodu. Także złapały. Złapały bakterii. Różne bakterie różnego rodzaju. No i to była taka przyczyna. Ale teraz już jest dużo lepiej. Jest bardzo krótko czasu przed sezonem, bo ten był do pierwszego lotu próbnego zostało nam już tylko 3 tygodnie. Także. Ale myślę, że poradzimy sobie z tym wszystkim. No właśnie, że dochodzą do siebie, nie? O, właśnie. Wesołe w poniedziałek będą wypuszczone. W środę dostaną znowu gritów trochę. Tak, żeby już było. Bo podczas leczenia nie dajemy gritów. Nic takich rzeczy nie gołąbki nie dostają. No dobrze, tak. O, kolega mi czesał swoją pupilkę. Tak, na dobranoc trzeba pogłaskać. Na dobranoc pogłaskać. Także to tak wygląda. To jest kurwa kat. To jest kat, mówisz? No proszę zobaczyć, jak ty koło Gobsonu wyprawia. Z kolegiem Mietkiem. Wyjdzie, tak. Chodź, dawaj. No, ale to jest dobra cecha gołębi, no. To jest bardzo dobra cecha gołębi. No i został. Także... Chodź. No. Przychodzi, wszystkie samice siedzą, nie? Tak. A ta chodzi. A grochowy na jajce. No, to niektóre są takie samiczki właśnie. U ciebie akurat jest jedna taka, że element, że samiec, ona wykorzystuje swojego partnera. Tak. On cały dzień siedzi, a ona jak jej się zachce pójdzie. Nie siedzi w ogóle. W ogóle nie siedzi, ale mu towarzyszy. Wejdzie od czasu do czasu. Wejdzie od czasu do czasu, ewenement. Nie siedzi. Tak, mają wody, to im wystarczy. No, a u mnie Czesława tak, w sezonie lotowym, tutaj siedzą wdowy, to jest zasłonięte. Zabite płytami. To jest zabite płytami i tutaj siedzą wdowy sobie. I, wdowy, i tam są na dole, nie wiem czy to będzie widać, tam są na dole wypuszczane przez okienko, a wchodzą tędy. Tak, wchodzą górą. Także tu są wdowy i wdowce, później tutaj przychodzą gołębie. Młode. Przychodzą gołębie młode, pokażemy. O, tutaj też siedzą. O, tutaj przychodzą gołębie młode, to jest wylocik. Jak będzie widać dachy, to widać tylko dachy. Bo jak wspomnieliśmy, to jest wysokość drugiego piętra. Tu są gołębie młode. O. Młode. A tu jeszcze za siatką widzimy, tam jest na dole też okienko. I tutaj widać, a tutaj miecia gniazdówka będzie. O, jest. I tak to wygląda. Gołębnik jest dość duży, bo ile będzie miał metrów cały gołębnik? Tu jest. Ponad 8 metrów. 8 metrów długi? 8 metrów długi jest i 3,5. I 3,5 jest szeroki. To 24? 24 i 8 razy pół to jest. No, 30 metrów kwadratowych, prawie 27 metrów kwadratowych gołębnika. Ale tu najważniejszy element w każdym gołębniku. No, w każdym gołębniku, o właśnie. To co zawsze ja mówiłem, nie szukajmy złotych środków. O, tutaj widzimy. Cyk. Szpachelki, to są złote środki. Także to tak wygląda. To jest najlepszy, ten drewniany, co go przerobiłem. A to Mietka jeszcze. To mnie interesuje, stare. Ten dyplom. To jest za zdobycie w lota gołębi seniorów. Tytuł seniorów, tytuł. Wicemistrza ziemi jakiej? Gnieźnieńsko-Kujawskiej. Z Gniezdem leczyliśmy. A, bo to z Gniezdem wtedy było, to jest 98 no, rok. No. Ale tutaj są dyplomy jeszcze 84 rok. No sam. No, także tak to wygląda. O.
sekcja jeszcze dwójka była. O, tak. Także. Także odwiedziliśmy się kolegę Mieczysława. Życzymy mu udanych sukcesów w nadchodzącym sezonie lotowym. Myślę, że będzie dobrze. Zobaczymy, jak to wyjdzie po tej chorobie, ale może wszystko będzie dobrze. Prawda, do pierwszego lotu próbnego mamy 3 tygodnie, ale byłem już zaszczepiony, zostało jeszcze 2 dni, dostanę jeszcze do wody. Taką kombinację na karmę idzie THK, później dostaną probiotyk, potem dostaną, będą odgrzybione jeszcze i później idą ziółka. Stara nazwałem Z1. Nowa nazwa TRS, także i będzie wszystko dobrze.